Kochani, ja nazywam się Magdalena Wdowiak, jestem szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiaj przyszłam do Was ze wspaniałym life'em, tak sobie myślę, ponieważ trącik jest problemem szerokim. Jest to, powiedzmy, nawet taka wielka rzeka, albo morze, albo wszystkie wody świata. I tak naprawdę w gabinecie przychodzi klient z trącikiem, to mamy urwanie głowy, jak do tego podejść, ponieważ oczywiście chcemy, żeby nasza terapia była skuteczna i chcemy temu klientowi pomóc. Więc dzisiaj postaram się przekazać taką pigułkę informacyjną, bo tak myślę, że to będzie pigułka. Postaram się, żeby była to pigułka odnośnie tego, jak my mamy do tego trąciku podejść, jak my mamy w ogóle rozpocząć terapię i jak współpracować z innymi specjalistami. No dobrze, ponieważ my, kochani, wiemy, że trącik nie jest chorobą tylko skóry, jest chorobą całego organizmu, a przede wszystkim chorobą jelit, to też praca musi być interdyscyplinarna. Nie możemy zamknąć klienta tylko w naszym gabinecie i prowadzić tylko naszej terapii. Nawet jeżeli wiemy, że mamy obecnie najlepsze narzędzie do rynku w walce z trącikiem, jakim jest Estgen, to narzędzie daje nam ogromne możliwości i daje nam rewelacyjne efekty. Ale to jest tylko jeden puzelek w układance. To, co dzieje się w naszym gabinecie, jest jednym puzelkiem. Teraz musimy w miarę pokierować naszego klienta tak, żeby poskładał pozostałe puzzle i żeby wyszła całość układanki, co finalnie da nam rezultat zabiegowy, czyli udaną terapię. A więc mam taki plan, żeby na początku przekazać Wam informacje obrazowania klinicznego, czyli skupiamy się na tym, przechodzi klient do gabinetu, co my widzimy, żebyśmy zrozumiały, co widzimy. Następnie, pokrótce oczywiście, powiemy sobie, co się zadziewa w tej skórze, że dzieje się, że my widzimy to, co widzimy po prostu. A następnie wymienimy pozostałe czynniki etiologiczne, które wpływają na te czynniki wywołujące te zmiany skórne. Te czynniki będą jednocześnie dla nas wskazówką, jak poprowadzić wywiad kwalifikacyjny z naszym klientem, co wypytać i wtedy będziemy miały szerokie pole do popisu, aby mądrze terapię poprowadzić, pokierować naszego klienta do odpowiedniego specjalisty, czy to będzie endokrynolog, czy to będzie dietetyk, czy to będzie tak naprawdę alergolog, czy chociażby psycholog. A następnie, już na samym końcu, jak sobie dopłyniemy do tego brzegu, zajmiemy się konkretem, czyli stricte pracą w naszym gabinecie, czyli zabiegiem, który przeprowadzimy, plus pielęgnacją domową, która będzie częścią terapii. No to startujemy. My wiemy, że trącik dotyka ludzi w różnym wieku, przebiega z różnym nasileniem, ale pierwsza informacja, która do nas spływa, to jest to, że taki zaczątek, prekursor stanu zapalnego już będzie powstawał około 10 roku życia. Jest to maleńki prekursor, który będzie dopiero przekształcał się w mikrozaskórnik i tutaj jeszcze nie mamy obrazowania klinicznego, czyli jak tłumaczymy, że nie mamy obrazowania klinicznego, my nic nie widzimy gołym okiem. Dopiero w okresie dojrzewania z tego mikrozaskórnika zaczyna wytwarzać się zaskórnik, tak następnie przekształca się w otwarty, zamknięty i tu już mamy, kochani, pierwszą formę naszego trądziku, czyli tak naprawdę najłagodniejszą, jest to trądzik zaskórnikowy, który obrazuje się właśnie występowaniem tylko i wyłącznie zaskórników zamkniętych i otwartych i jest to forma niezapalna trądziku. Dopiero niektóre z tych zaskórników zostają dotknięte stanem zapalnym i wówczas przekształcają się w krostki i grudki, oczywiście z różnym nasileniem. Tutaj już w obrazie klinicznym widzimy zaskórniki otwarte, zaskórniki zamknięte, krostki i grudki w różnym nasileniu występujące. To jest trądzik krostkowy, krostkowo-grudkowy i tu już mamy do czynienia z trądzikiem zapalnym.
Następnie z trądziku krostkowo-grudkowego wykształca się najgorsza, najagresywniejsza w przebiegu forma trądziku, czyli trądzik torbielowaty. Oczywiście on może rozpocząć się od razu z wystąpieniem cyst, ale my dzisiaj nie wchodzimy w żadne wykłady dermatologiczne. My zbieramy fakty do praktycznego działania. Trądzik torbielowaty jest oczywiście formą zapalną trądziku, która w swoim obrazie klinicznym, czyli to, co my widzimy na naszym kliencie, będzie obrazowała się występowaniem jednocześnie ze skórników otwartych, zamkniętych, krostek, grudek, guzów, guzków, cyst, torbieli z różnym nasileniem. Dla nas ważną informacją będzie, że trądzik torbielowaty ustępuje zawsze z pozostawieniem blizny. Cysty oczywiście mogą zlewać się i tak naprawdę to bliznowacenia mogą być duże. Bolesność klienta w odczuciach również może być duża. Dobrze, pigułka, my już wiemy, kliniczny obraz, co jest. I teraz, co zadziewa się w skórze, że to, co my w tym obrazie klinicznym widzimy, powstaje? Otóż, kochani, mamy tak naprawdę trzy podstawowe czynniki predysponujące powstawanie zmian skórnych. Po pierwsze, nadprodukcja łoju. Nasze gruczoły łojowe pracują za intensywnie, produkują dużo łoju. Mamy także przerost gruczołów łojowych. Podpunkt 2, drugi czynnik. Ścianki naszych mieszków włosowych podlegają keratynizacji, czyli procesowi, który dotyka także wierzchnią warstwę naskórka. I w momencie, gdy dochodzi do patologii tego procesu, nasze ujścia mieszków włosowych zostają zatkane poprzez masy rogowe, które nie złuszczają się w sposób prawidłowy. Monika w swoim wykładzie tłumaczyła dokładnie, o jak to wygląda i wspominała o ważnej roli kwasu linolowego w tym też procesie. My tutaj nie będziemy rozbijały tego na składniki pierwsze od strony fizjologii. My wchodzimy tutaj dalej czysto praktycznie. I tu te dwa aspekty, które występują, one właśnie definiują powstawanie tych obrazów, tego obrazu klinicznego, o którym wspominałam wcześniej, w postaci trądziku zaskórnikowego. Trądzik zaskórnikowy to są te dwa podpunkty, ale wchodzi trzeci bardzo ważny czynnik, który definiuje nam powstawanie już gorszego obrazowania klinicznego. Tu wchodzi już czynnik zapalny. Kolonizacja naszych bakterii beztlenowych. Tak naprawdę nasza mikrobiota, która na nas rezyduje, ona pracuje w sposób właściwy. Jeżeli my właściwie o nią dbamy, jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek zaburzenia, ta nasza mikrobiota, a właśnie ta bakteria, która jest chorobotwórcza, czyli Propionibacterium acnes, w starej nazwie Cutibacterium acnes, obecnie nazywana, czyli w literaturze możemy, kochani, spotkać obie nazwy, kolonizuje nasz mieszek włosowy. Ta ekspansja jest silna, nasz organizm jest mądry, układ immunologiczny szybciutko wyłapuje, że nasze bakterie się rozpanoszyły, i odpowiada reakcją, nie alergiczną, tylko stanem zapalnym. I w tym momencie, jeżeli ten stan zapalny będzie przewlekły, może dojść do rozerwania mieszka i do dalszej ekspansji bakterii do skóry właściwej i wówczas proces zapalny będzie toczył się w skórze właściwej. I to jest to, co my w obrazie klinicznym widzimy na początku w naszym zapalnym trądziku krostkowo-grudkowym, a następnie w zapalnym trądziku torbielowatym. Tak to, kochani, wygląda. Czyli wiemy, co się zadziewa. Teraz pytanie, no dobrze, a jak na to wpłynąć, żeby uregulować te czynniki? No to teraz po kolei sobie wypunktujemy to, co jest dla nas istotne i to, na co w wywiadzie musimy zwrócić uwagę. Pierwszy czynnik determinujący – hormony.
głównie tutaj będą odpowiadały za nadmierną produkcję gruczołów łojowych androgeny, ale nie tylko. Zwróćmy uwagę, że także hormon wzrostu, insulina, adrenalina, hormony tarczycy, prolaktyna, kortyzol. Tutaj możemy powiedzieć na czynniku emocjonalnym, tak? Czyli stres i mamy wyrzut kortyzolu. Kortyzol, działanie podobne do androgenów. Tutaj w wywiadzie musimy zwrócić uwagę na choroby, które będą determinowały zmianę stężenia, właściwego stężenia tych hormonów w organizmie. Nawet nie możemy bagatelizować takich chorób, no bo to już będzie choroba, jeżeli mówimy o nieregularnym miesiączkowaniu. Następnie kolejny czynnik, dieta. Niezwykle istotny, możemy powiedzieć kluczowy czynnik. Po pierwsze, eliminacja wszystkich produktów, które będą działały zapalnie. Produkty mleczne i mleko i jego przetwory podnoszą stężenie insuliny i IGF-1, czyli insulinopodobnego czynniku wzrostu. No i tutaj mamy działanie prozapalne. Następnie pszenica będzie powodowała niszczenie kosmyków jelitowych, co wynika dalej z tego zaburzenia wchłaniania substancji aktywnych. Dalej rozszczelnienie ściany jelit, substancje, które są toksyczne, będą dostawały się do organizmu, czyli znowu działanie prozapalne. Cukier, wysoko przetworzona żywność, możemy powiedzieć stosowanie bądź też lubowanie się w diecie o wysokim indeksie glikemicznym. Także tutaj to wszystko mamy znowuż działanie prozapalne, kochani. Najlepiej, gdyby odbić w stronę diety o niskim poziomie glikemicznym, gdzie my wiemy, że będziemy redukować wolne androgeny, gdzie będziemy obniżać poziom IGF-1. Także w tą stronę też naszego klienta musimy ukierunkować. Oczywiście, jeżeli gdzieś nasz klient będzie potrzebował większej pomocy, to też my sięgamy po pomoc ze strony dietetyka. Dlatego ta interdyscyplinarność i holistyczne pojęcie tutaj jest niezbędne. Co dalej jeszcze o diety? Bo jeszcze chcę wypunktować, to nie wszystko, bo nie chcę, żebym nie zapomniała tych najważniejszych rzeczy. Czyli tak, powiedziałyśmy sobie mleko, pszenica, wysoko przetworzona żywność, cukier. To chyba byłoby już to takie, co wyeliminować. Teraz powiedzmy sobie, co wprowadzić. Jeżeli coś zapomniałam, to może sobie później przypomnę. Jak nie przypomnę, no to trudno. Co wprowadzamy? Kochani, wprowadzamy kiszonki, tak? Obniżamy stan zapalny. Wprowadzamy suplementację. Bardzo ważne kwasy omega-3. Tutaj mamy obniżenie IGF-1. Znowuż działanie hamujące na stany zapalne. Bardzo ważna jest suplementacja witamin ADEK, czyli nasze witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Bardzo ważna jest witamina B2, witamina B3, witamina C. Tutaj też taka informacja, zróbmy coś dobrego dla naszej wątroby, tak? Ta wątroba tutaj jest niezwykle ważnym organem. Naczczo, rano wypijmy szklankę ciepłej wody i łyknijmy przy tym naturalną witaminę C. Dajmy pół godziny wątrobie, żeby mogła się oczyścić i rozruszać do działania. Także takie małe, delikatne elementy, które są niezwykle istotne, ale dalej punktujmy. Magnez, cynk, makroelementy. Tutaj też niezwykle ważne działanie w kwestii regulacji sebum, w kwestii regulacji chociażby nawet układu nerwowego, tak? Co mówimy, stres, wydzielanie kortyzolu. Także naprawdę tutaj całokształt będzie miał kluczowe znaczenie. No dobra, punktujemy dalej. Palenie tytoniu, zobaczmy. To tak się nam wydaje. My wybieramy tylko te punkty, które będą oddziaływały negatywnie w kwestii zaostrzenia patologii jednostki chorobowej, jaką jest trądzik. Czyli jak wpływa nikotyna. Nikotyna wpływa na hiperkeratyzację naskórka. Następnie chlor, woda basenowa. Oczywiście częsta ekspozycja, jeżeli mamy klientów, klientki, którzy dwa razy dziennie korzystają z basenu, jeżeli my gdzieś w naszej terapii nie możemy zrobić progresu, coś się zadziewa, może to być to. Także każdy punkt nie może być przez nas zlekceważony. Kochani, czynniki genetyczne.
no tutaj dziedziczymy skłonność do określonych form trądziku i tutaj na to wpływu nie mamy. Przyjmowane leki, koncepcja doustna. Zwróćmy uwagę na steroidy anaboliczne, tak? Trądzik posterydowy, w dużych ilościach leczenie żelazem bądź też jodem bez odpowiedniej zasobu, bez odpowiednich zasobów pozostałych pierwiastków, antydepresanty. Także wszystko to będzie miało wpływ jako czynnik determinujący na ekspresję zmian chorobowych. I jeszcze dalej sobie kilka punkcików mamy, zanim dojdziemy do celu. Stres, powiedziałyśmy, wyrzut kortyzolu. Klimat, właśnie. Niektórzy odbierają pot w sposób zaostrzający zmian. Jest to około 15% osób objętych trądzikiem. No tutaj tak mniej więcej kwestia potu to jedno, kwestia rozrostu bakteryjnego. Druga kwestia, jeżeli, tak jak też Monika wspominała, o 10 stopni wzrasta temperatura otoczenia, również o 10% mamy nadprodukcję sebum. Także każdy z tych elementów będzie dla nas niezwykle istotny. Dalej, zaparcia. Zaparcia i ogólnie dysfunkcje jelitowe, które nam się przytrafiają. Jeżeli z naszego organizmu toksyny nie będą wydostawały się regularnie, będą dostawały się do środka organizmu i będą go zatruwały. Jeszcze takie dwie dosyć istotne rzeczy i dochodzimy dopływamy do brzegu. Jeszcze zwróćmy uwagę na nadmierną reakcję naszego układu immunologicznego w kwestii antygenów Propionibacterium acnes. Tutaj obok reakcji, tej odpowiedzi zapalnej, pojawia się swoista odpowiedź zbliżona do reakcji alergicznej. I tu gdzieś także będzie niezbędne działanie antyhistaminowe. Następnie także nasz drożdżak lipofilny, naturalnie bytujący, który w odpowiednich warunkach, takich jak obniżona odporność, cukrzyca, zażywanie niektórych leków, rozrasta się i znowuż kolonizuje ujścia mieszków włosowych, tak samo jak nasze Cutibacterium acnes, będzie także czynnikiem chorobotwórczym. Czyli im Cutibacterium acnes i malesezja mogą być czynnikami prowokującymi powstawanie wykwitów skórnych. I jeszcze nie wspomniałam, wiedziałam, że nie wspomniałam, kochani, chciałam wspomnieć i nie wspomniałam o wszelkiego rodzaju uczuleniach, jeżeli chodzi jeszcze o pokarmówkę, wszelkiego rodzaju uczuleniach i nietolerancjach pokarmowych. Tak, to ostatnio nawet w gabinecie moja klientka okazało się, że idziemy, robimy, wszystko jest dobrze, nagle mamy jakąś blokadę, testy, nietolerancja pokarmowa, wychodzi jak nic, odstawienie, idziemy dalej. Także wszystkie rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, mam nadzieję, że tutaj spięłam i podpowiedziałam. Znaczy na pewno nie wszystkie, ale myślę, że większość podstawowych. Teraz wchodzimy już w nasze kompetencje, czyli wchodzimy do naszego gabinetu i jeszcze takim jednym czynnikiem, który zostawiłam na koniec, żeby już rozkręcić ten temat gabinetowy, to jest pielęgnacja skóry. Pielęgnacja skóry domowa, która oczywiście leży u większości naszych klientów i kwiczy. Pielęgnacja skóry, która zaburza funkcje fizjologiczne skóry, będzie czynnikiem predysponującym. My to już doskonale wiemy z wykładu Moniki odnośnie fizjologii skóry, ale tak jeszcze sobie wypunktujmy. Czyli pielęgnacja, która będzie zaburzała nasze pH kwaśne, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry, zaburzała naszą mikrobiotę, zaburzała nasz płaszcz hydrolipidowy, jednocześnie zaburzała naszą barierowość i zaburzała właściwą stymulację, właściwe wydzielanie łoju, właściwą pracę gruczołów łojowych, będzie przyczyniała się do
przeciągłego stanu zapalnego istniejącego w skórze i będzie potęgowała wszystkie wykwity skórne, które będą predysponowały później do ostrzejszych form trądziku. Także od pielęgnacji domowej, mam wrażenie, że w ogóle od pielęgnacji domowej trzeba zacząć. Od pielęgnacji domowej trzeba zacząć edukować naszych najmłodszych klientów, bo nasi klienci gabinetowi już około 12 lat, 13, 14 lat to są nasi klienci, gdzie już trądzik zaczyna się nam panoszyć. I najpierw powinniśmy wyedukować tę młodzież, żeby po pierwsze prawidłowo myła twarz, w ogóle żeby tą twarz myła, domywała porządnie, ale nie środkami, które będą alkalizowały, tylko środkami, które będą naturalne, które będą zapewniały warunki odpowiednie dla życia naszej mikrobioty. Jak my jesteśmy dla niej dobrzy, to ona też będzie pracowała na naszą korzyść. Żeby ta młodzież nie zaburzała płaszcza hydrolipidowego, żeby nie przesuszała naskórka. Przez przesuszenie naskórka wzrasta przecież produkcja łoju. On wychodzi, przesuszenie powoduje, że jest utrata wody i cały czas krążymy w stanie zapalnym. Czyli pierwsza podstawowa kwestia, pielęgnacja domowa. My mamy już tutaj narzędzia i nasze gabinetowe, które startujemy w terapiach gabinetowych, o której za chwileczkę do tego dojdziemy, jeszcze chwila, moment. Ale już na dzień dobry możemy sobie, kochani, powiedzieć, płyn oczyszczający, tak tutaj pokażę, i płyn tonizujący to są dwa podstawowe produkty, które są niezbędne w pielęgnacji domowej. I tu, tak jak mówię, jeszcze nie dochodzimy do naszych zabiegów gabinetowych, ponieważ pielęgnacja domowa, produkty Estken nie muszą być tylko produktami w pielęgnacji gabinetowej i okołozabiegowej. Pamiętajmy, że to są rewelacyjne produkty, które już na wstępie mogą być używane przez młodzież, żeby tą fizjologię skóry utrzymywać w sposób zdrowy i w sposób właściwy. Także to są te dwa produkty, gdzie moje młode klientki już stosują, klientki i klienci. Także to jest to, od czego zaczynamy. Co się zadziewa? Płyn oczyszczający, dwa słowa. Naturalne pH, także my tutaj nie alkalizujemy skóry, nie zaburzamy naszej mikrobioty, wręcz przeciwnie, tak? My tutaj będziemy odbudowywać nasze uwarunkowania pracy fizjologicznej skóry, będziemy dbać o naszą mikrobiotę, będziemy utrzymywać neutralne pH skóry, będziemy zapewniać właściwe środowisko wodne, pentavitin, magnez wilgoci, to jest w 100% naturalny izomer sacharydowy, który nasyca warstwy rogowe, który wiąże się z keratyną, który zapewnia wilgoć już w warstwach rogowych, nie usuwając się poprzez umycie, poprzez zmycie, poprzez wytarcie. Jak już raz wejdzie przy pierwszym użyciu produktu będzie wiązał się z keratyną, dopiero w procesie keratynizacji dalszego złuszczania naskórka on będzie sobie, prawda, w odpowiednim momencie schodził, oczywiście. Ale teraz zwróćmy uwagę. Terapia, jakakolwiek terapia, a szczególnie terapia trądziku, to nie możemy tutaj mówić o dwóch użyciach, trzech użyciach. Jeżeli mówimy o terapii, mówimy o ciągłym stosowaniu pewnych produktów, pewnych zabiegów, które przyniosą nam określone rezultaty zadowalające dla naszego klienta i dla nas także. Plus pamiętajmy, że po zakończeniu terapii pielęgnacja skóry dalej musi być na tak właściwym poziomie, na jakim była utrzymana okołozabiegowo. Ponieważ jeżeli my po terapii, po osiągnięciu określonego efektu, który chcemy, wyprowadzeniu skóry na prostą z patologii, ponownie będziemy zaburzały pracę fizjologiczną skóry, dalej będziemy zaburzały naszą mikrobiotę pH, dalej będziemy działały na szkodę, no to znowuż patologia powróci. Także to jeżeli my chcemy podjąć terapię, jeżeli my chcemy uzyskać rezultat, pamiętajmy, że zmiana nawyków jest tutaj równie ważna, jak to, co my robimy w gabinecie, i terapia domowa okołozabiegowa, czyli terapia domowa i terapia gabinetowa to jest ciągłość terapii. Drugi
I preparat, o którym mówiłam, płyn tonizujący, to będzie również preparat zapewniający środowisko wodne, przywracający odpowiednie pH, dbający o mikrobiotę, dbający o płaszcz hydrolipidowy, zamykający wodę w naskórku, zapobiegający TEW, czyli tu mamy już przywracamy także, kochani, odpowiednią pracę naszych gruczołów łojowych. Także to są te dwa pierwsze, najważniejsze kroki, które my podczas naszej rutyny wykonujemy. Odnośnie terapii, jeszcze na początku wspomnę od strony praktycznej. Pamiętajmy, że jeżeli my działamy aktywnie, preparaty Esgen są preparatami działającymi aktywnie. Substancje aktywne w nich zawarte to nie są jakieś setne procenta, które są tylko napisane na opakowaniu, tylko są to grube procenty, gdzie mówimy o, czy to są 2%, 5%. My mówimy o dużej dawce realnie oddziałującej, przynoszącej skutek. Odnośnie procentów także odwołuję do wykładu Moniki, która opowiadała o tym, jak zaprocentowanie substancją aktywną danego preparatu jest istotne w jego działaniu. W nasze preparaty Estgen wszystkie są maksymalnie zaprocentowane na taką skuteczność, jaką w synergii z substancji aktywnych mają przynosić efekty. I te efekty przynoszą. I znowuż, skoro my chcemy, żeby one przynosiły efekty, żeby one działały aktywnie, to teraz musimy pojąć, że poruszamy cały metabolizm, który w tej skórze zachodzi. Że te zmiany, przemiany na poziomie komórkowym, które my uruchamiamy, one będą także miały swój rezultat w przebiegu tej terapii. To musimy uzbroić się w cierpliwość, musimy przedyskutować, przegadać to z naszym klientem, że także musi uzbroić się w cierpliwość, że musi zrozumieć, że na początku mogą pojawiać się po około 2-3 zabiegach, czasami nawet po jednym. Miałam taką sytuację, że pogorszenie lekkie stanu już po jednym zabiegu mojej klientki się pojawiło. Ale to dobrze, im wcześniej się pojawi to pogorszenie, to też ten proces przejdzie i wejdziemy w końcu na prostą. To pogorszenie może się pojawić, ono się pojawia, musimy przeczekać, musimy uświadomić klienta i musimy z terapią iść dalej, nie przestawiać. To nie jest powód, że coś się zadziewa złego, że mamy się czegoś obawiać. Nie, to jest właściwa reakcja skóry na substancje aktywne, które chcą tą skórę wyprowadzić z patologii w kierunku zdrowej skóry. Po prostu. Musimy także zwrócić uwagę na terapie domowe. Czyli jeżeli my przepisujemy naszemu klientowi określoną pielęgnację okołozabiegową, i jest to także terapia. Pamiętajmy, że jedno użycie, o, tutaj ustawiłam sobie całą kolorową drużynę, ona mi się tutaj kładzie, ale chyba z tego gorąca. I jeżeli nasz klient jednokrotnie użyje produktu, to nie znaczy, że zrobi już robotę. Kochani, pamiętajmy, że tych produktów, które działają aktywnie, trzeba użyć przez pewien czas, żeby te funkcje fizjologiczne wróciły, żeby metabolizm został uaktywniony, żeby dalej wszystkie procesy były uzupełniane. Jednokrotne użycie niczego nie zrobi. Poza tym, żeby te procesy, które w skórze zachodzą, wyszły na prostą, żeby nasze gruczoły łojowe zaczęły się normalizować, żeby było to widoczne na naszej skórze, my musimy chwilę odczekać. I okres około 2 tygodni może być okresem, gdzie będziemy odczuwać mimo wszystko, mimo rewelacyjnych składów, mimo zapewnienia wilgoci w skórze, mimo aktywności i przywracania fizjologicznych procesów na poziomie komórkowym, kochani, my musimy uzbroić się w cierpliwość i chwilę na to dać. Około 2 tygodni zazwyczaj to trwa. Natomiast my taką wiedzę posiadać również musimy. Jeżeli mówimy o produktach aktywnych, to także jeszcze od razu sobie wspomnijmy, zanim przejdziemy już do procedur i konkretnych opisów, to również zrozummy, że jeżeli my używamy produktu, który jest aktywny, on będzie w jakiś sposób oddziaływał i dawał nam odczucia. Odczucia nie zawsze przyjemne. Może być to delikatne szczypanie, może być to delikatne mrowienie, może być to uczucie ciepła.
Są to odczucia, które przy przejściu substancji aktywnych odczuwamy, mogą się u niektórych utrzymać nawet do godziny czasu, natomiast te negatywne odczucia znikają. Po pewnym czasie, gdy skóra jest nasycona substancją aktywną, gdzie te procesy się normalizują, gdzie metabolizm już normalizuje się komórkowy, to również i te odczucia mogą się zmienić. Człowiek nie jest matematyką i też u każdego naszego klienta będzie to przebiegało w sposób inny. No dobrze, czyli pielęgnacja domowa, która była jeszcze czynnikiem determinującym powstawanie wykwitów skórnych ruszona, no to teraz przejdźmy już stricte do naszego gabinetu. Zapraszamy już naszego klienta na fotel. Czyli widzimy, rozumiemy, jaki jest obraz kliniczny tych zmian, z jakimi ten klient przychodzi, wiemy, jakie czynniki determinują, w wywiadzie wiedziałyśmy, o co zapytać, wiemy, jak tego klienta pokierować w kwestii pracy dyscyplinarnej, interdyscyplinarnej. Już mi się chyba z tego gorąca język plączy. Zamknęłam, kochani, okno, bo koparka wjechała, nie wiem, jakim cudem postanowiła przyjechać właśnie o tej godzinie, ale postanowiła. Pracy dyscyplinarnej. Pracy interdyscyplinarnej, już wracam na swoją myśl, to teraz tak naprawdę przechodzimy do naszego zabiegu gabinetowego. I tak, procedura pierwsza, procedura, którą stosujemy w istniejącym już stanie zapalnym. Trądzik, tak jak sobie na początek mówimy, aha, taka myśl może Wam powstaje, no dobrze, stan zapalny jest przy trądziku krostkowo-grudkowym, torbielatowym, no dobrze, no to teraz zastanówmy się, ale mamy jeszcze trądzik niezapalny, trądzik zaskórnikowy. I co? Co z tym zrobić? Bo takie są pytania, które mniej więcej od Was dostaję, dlatego chciałabym troszeczkę w tą stronę pójść i te sprawy wyjaśnić, bo myślę, że też tych pytań może być więcej. No właśnie, trądzik zaskórnikowy, otóż tak, kochani, to jest akurat skóra tłusta, rozszerzone pory, trądzik zaskórnikowy jak najbardziej nadaje się do mikronakłuć i tu możemy sobie podziałać zabiegowo stymulująco tą drogą. Ale czy od razu? No właśnie, teraz zastanówmy się. Mówiłyśmy tyle o naszych klientach, którzy przychodzą z trądzikiem. Pamiętajmy, że klienci, którzy do nas trafiają, są to klienci, którzy już są po leczeniu dermatologicznym i jednym, drugim, piątym. Są w trakcie leczenia dermatologicznego, są w trakcie używania różnych środków mocno złuszczających. To są tak zwane te samozabiegi, które czynią, które są takie modne. Mocne złuszczanie, mocne przesuszanie naskórka. Bądź też są po mocnych zabiegach gabinetowych, gdzieś indziej wykonanych. I teraz, w tym momencie, jeżeli my wiemy, że stan zapalny zaczyna się już na samym początku, jak brakuje wody w organizmie, jak funkcje fizjologiczne leżą i kwiczą, i no to my nie możemy od razu wyskoczyć z mikronakłuciem. Nie możemy od razu wyskoczyć z tak mocną stymulacją skóry, która na to stymulację nie jest jeszcze przygotowana. My już wiemy, że na początku, jeżeli my skórę przygotujemy odpowiednio, przywracając funkcje fizjologiczne, zadbając o środowisko wodne, czyli znowuż procedura pierwsza i odpowiednia pielęgnacja, wówczas następnym krokiem, który możemy w gabinecie wykonać, będą zabiegi z mikronakłuciem. Ale tak czy inaczej, jak trafia do naszego gabinetu klient i nieważne, już nawet abstrahując od tego, czy chcemy wykonać procedurę z mikronakłuciem, czy chcemy wykonać procedurę z maszyną, bądź czy chcemy wykonać jakąkolwiek procedurę inną, zawsze w gabinecie zaczynam od procedury pierwszej, naszej eskenowej, gdzie przywracamy środowisko wodne, gdzie wychodzimy z istniejących stanów zapalnych, gdzie tym zabiegiem wykonanym z użyciem sonoforezy i tutaj jeszcze mam dla Was informację, już od razu świeżutko z dzisiejszego dnia. Tak, do tej pory w programie pierwszym my jako firma proponowaliśmy, abyście używali w procedurze pierwszej sonoforezy
jako procedur, jako formy przez nas sprawdzonej i w żaden sposób nie blokującej działania aktywnego białek. Dzisiaj dostaliśmy informację od dr Kasi Pytkowskiej, że nasze białka są stabilne w temperaturze, białka i czynniki wzrostu będą stabilne w temperaturze do 40 stopni. Także już oficjalnie możemy powiedzieć, że do procedury pierwszej możemy używać ultradźwięków sonoforezy, ale także elektroporacji, również mezoterapii mikroigłowej, tak, gdzie mamy ultradźwięki i elektroporację połączoną. Także to jest ta wspaniała informacja, świeżutka bułeczka z dnia dzisiejszego. No dobrze, to więc lecimy dalej. Procedura pierwsza w istniejącym stanie zapalnym, bądź też przy przywróceniu wszelakich funkcji, które zostały w tej naszej skórze zaburzone. I tą procedurą pierwszą startujemy i tą procedurę pierwszą omówimy. Oczywiście my wiemy, że terapia jest procesem długim. Terapia trądziku może trwać nawet kilka lat. Terapia trądziku będzie obejmowała wyjście ze stanu zapalnego istniejącego i w momencie, jak wyjdziemy ze stanu zapalnego istniejącego, możemy przejść do procedury trzeciej i zająć się pracą z wykwitami, które pozostały po stanach zapalnych. Czyli nasze wykwity wtórne w postaci przebarwień pozapalnych, w postaci blizn, przechodzimy w procedurze trzeciej, pracując z nimi dalej. Ale procedurą trzecią omówi Madzia Fortuna za tydzień w swoim live'ie, dlatego dzisiaj tego w ogóle nie poruszamy. Tak, jest to kolejny proces. My się skupiamy na procedurze pierwszej, czyli na wyjściu ze stanu zapalnego już istniejącego w naszym organizmie i w naszej skórze. Od czego zaczynamy? Kochani, zaczynamy oczywiście od demakijażu. Demakijaż usuwamy dwukrotnie, jeżeli mamy potrzebę, usuwamy trzykrotnie. Płyn oczyszczający świetnie będzie się sprawdzał także do demakijażu okolic oczu. Radzi sobie z tuszem, nie szczypie w oczy. Także jeżeli jeszcze tego nie próbowałyście, to śmiało wypróbujcie. Dziewczyny na szkoleniach praktycznych, jeżeli jak tego jeszcze nie próbowały i próbują, to są mile zaskoczone. Nie bójmy się, wiem, że jesteśmy przyzwyczajone troszeczkę do innej formy, natomiast dobre zmiany to warto zastosować. Czyli nasz płyn oczyszczający, następnie porządnie oczywiście wypłukujemy go wodą. Chusta, woda i zmywamy go porządnie z twarzy. Następnie zamykamy wodę płynem tonizującym, czyli zamykamy wodę w naskórku, nie dajemy jej uciec. Dostaje nasza skóra promotory przemykania kolejnych substancji aktywnych, które będą położone. Czyli kontakt z wodą, znowuż przywrócenie odpowiedniej mikrobioty, przywrócenie odpowiedniego pH, przywrócenie środowiska wodnego, położenie promotorów przemykania substancji aktywnych, które będziemy chciały skórze zaserwować za chwileczkę. Dwa produkty. Podstawiam. I teraz, kochani, jeżeli mówimy o trądziku pospolitym, jeżeli mówimy o stanach zapalnych i wykwitach, w naszej procedurze nie może zabraknąć enzymów aktywnych i żelu kwasowego. Oczywiście nie jednocześnie. Są to dwa produkty, które możemy używać zastępczo. Jednakże, jeżeli przychodzi do mnie klient pierwszy raz, lubię zacząć od aktywnych enzymów. Następnie nie wyobrażam sobie pracy ze skórą trądzikową bez użycia żelu kwasowego, ale lubię zacząć od enzymów aktywnych i już mówię dlaczego. Oczywiście, wy wiecie, wy znacie substancje aktywne, które już tutaj są zawarte, ale przede wszystkim działanie przeciwzapalne. Aktywne enzymy, no bo my już wiemy, to jest maska, to nie ma takiego drugiego produktu, który mógłby być porównany do naszych enzymów aktywnych. Jest to swoista maska o działaniu złuszczającym,
o działaniu bardzo silnie przeciwzapalnym, co zwróćmy uwagę na enzym proteolityczny, czyli aktynidyna, która jest tutaj zawarta, która będzie oczyszczała mieszki włosowe, będzie działała stymulująco, regulująco na pracę gruczołów łojowych, będzie regulowała i pozbywała się złogów łoju zalegających, czyli to silne działanie, które będzie i złuszczające, przeciwzapalne, jednocześnie regenerujące dla komórek i dbające o żywotność komórek, plus kwestia dotlenienia i wspomożenia mikrokrążenia skórnego. Ja wyciągam z produktów tylko to, co chcę, ponieważ my wiemy, że produkty są multipotencjalne. Ich użycie jest szeroko, ich zastosowanie jest szerokie. Natomiast w tym momencie, tak jak sobie mówimy tylko i wyłącznie o trądziku pospolitym, to wyciągam to, co w tym trądziku pospolitym jest, jest tym słabym punktem i to, co w tym produkcie na ten słaby punkt będzie działało. Jak używam? Jeszcze dwa słówka, jak używam, żebyśmy już wiedziały. Oczywiście aktywne enzymy nakładam na skórę. Jeżeli mówimy o trądziku pospolitym i wiemy, że ta skóra jest gruba, rozszerzone pory, trądzikowa, mogę zostawić sobie to na około 20 minut. Jeżeli skóra jest troszeczkę cieńsza, troszeczkę słabsza, która jest po dosyć świeżo po terapiach różnego rodzaju, czy to domowych, czy też dermatologicznych, mogę ten czas skrócić. Także pamiętajmy, no my jesteśmy tutaj profesjonalistami i widzimy, z czym mamy do czynienia i możemy sobie to regulować. Natomiast te 10-20 minut pozostawiam, następnie delikatnie wodą emulguję, zmywam dokładnie chustą z wodą. Wymywam dokładnie. Alternatywa, czyli w momencie, kiedy już zaczęłam z aktywnymi enzymami, kiedy to była skóra klienta, które było bolało, gdzieś była pozbawiona płaszcza hydrolipidowego, pozbawiona całkowicie barierowości, gdzie ta skóra przy jednym tknięciu już sprawiała dyskomfort i ból, mogę zacząć sobie od delikatniejszej formy. Natomiast jak wychodzimy na prostą, nie wyobrażam sobie pracy z trądzikiem bez żelu kwasowego. No i cóż o nim możemy powiedzieć? Ja już nawet nie wiem, co o nim powiedzieć, bo same superlatywy. Jest to nieswoista hybryda, która jest znowuż na rynku, podobnego preparatu nie dostaniemy. Pirogron, kwas pirogronowy, doskonale wiemy, co robi, ale tu mamy także kwas tranexamowy, ale to nie tylko to. N-acetyloglukozamina i N-acetylocysteina. Kochani, to złożenie produktów, substancji aktywnych będzie oddziaływało, znowuż wyciągam tylko to, co chcę dla trądziku, nie tylko przeciwzapalnie, oczyszczająco, złuszczająco, rozjaśniająco, stymulująco na procesy skórne, regulująco na pracę gruczołów łojowych, ale także samo działanie i N-acetylocysteiny, które będzie regulowała gruczoły łojowe, będzie budowała barierowość skóry jednocześnie i tak samo N-acetyloglukozaina, która będzie powodowała, ona będzie takim swoistym regulatorem złuszczania, będzie pilnowała, żeby te komórki w sposób nie zostały uszkodzone i jak najbardziej również jej działanie przeciwzapalne. Czyli mamy działanie na zaskórniki, na przebarwienia, działanie na stany zapalne, na oczyszczanie, regulowanie, przy tym w sposób niezwykle delikatny dla tkanek nabłonkowych, jako tako, że później nasz klient będzie wyglądał dobrze. Przy żelu kwasowym, kochani, nie mówimy o złuszczaniu płatowym, dużym złuszczaniu. To złuszczanie, które możemy zauważyć, będzie albo bardzo delikatne, albo znikome, albo go może nawet nie zauważymy. I właśnie tu jest ta równowaga N-acetyloglukozaminy, które poprzez to, że jestem regulatorem złuszczania i która zaopiekowuje się tymi naszymi komórkami, my nie widzimy tak
może nie drastycznego, ale tak silnego oddziaływania na warstwę rogową. Natomiast procesy, które zachodzą, to oczywiście są procesami silnymi i mocno stymulującymi metabolizm wewnętrzny. Żel kwasowy, jak stosujemy? Żel kwasowy możemy zostawić na skórze i tutaj też my decydujemy w zależności od tego, co widzimy. Cały czas gdzieś kwestia, prawda, obserwacji, odczuć klienta. No, stoimy, czuwamy. Tutaj nie możemy powiedzieć, że trzymamy u każdego 10 minut i będzie dobrze, ale około 7-15 minut pamiętamy, później neutralizujemy po tym czasie. Neutralizator to również jest bomba odżywcza w zawiesinie zasadowej. Neutralizator stosujemy też inaczej niż jesteśmy nauczone dotychczas. Płatek kosmetyczny, 3 dozy przykładamy do skóry, trzymamy chwilkę i idziemy dalej. Tak? To jest tylko kwestia kontaktu, dezaktywacji, nasycenia dodatkowo jeszcze. Pamiętajmy, że tutaj jeszcze jest cała bomba aminokwasu, która tak czy inaczej możemy powiedzieć, że ten neutralizator jest również serum neutralizator, kontakt. I tak jak już sobie zneutralizujemy obszar naszej pracy, następnie chusta obficie wymywamy wodą. Tu możemy sobie jeszcze takie mniej więcej taka podpowiedź praktyczna. Kochani, jeżeli boimy się w okresie letnim pracować na żelu kwasowym, w okresie letnim, gdzie mamy większe nasłonecznienie, jeżeli mamy niepokornego klienta, bądź mamy klienta, że nie wiemy, jest nowym klientem, nie wiemy, czy jest pokorny, czy niepokorny, jeżeli będziemy czuły się bezpieczniej, prowadząc terapię, używając aktywnych enzymów, jak najbardziej one nam zrobią robotę. Natomiast jeżeli czujemy, że możemy wejść z żelem kwasowym, chodzimy. Także tutaj już Wasza decyzja. Pamiętajcie, że my jako firma jesteśmy całkowicie za tym, że żeby samemu kreować pewne procedury, ale żeby je kreować z podparciem swojej wiedzy, swojej praktyki, swojej intuicji zawodowej, żeby wiedzieć, tak, co mamy w tym produkcie, jaka jest substancja aktywna, żeby rozumieć jej działanie. I wówczas my możemy tworzyć swoje procedury. My wiemy wówczas, jak użyć tego produktu. My wiemy, co z tym produktem zrobić, dla jakiej skóry, jaki efekt chcemy uzyskać. I jeżeli czujemy się z tym dobrze i bezpiecznie, podejmujemy to wyzwanie i ponosimy konsekwencje tego wyzwania, to jak najbardziej działajmy. Jeżeli jesteśmy gdzieś na początku jeszcze swojej drogi, niekoniecznie czujemy, że produkty znamy, no to po to mamy procedury, po to mamy procedury sprawdzone, które przynoszą rezultat. Możemy na początku tych procedur przestrzegać, później budować swoją wiedzę, podpierać ją praktyką, stosować i jak najbardziej znowuż rozszerzać swoją wizję i kreować procedury po swojemu. Dobrze, kochani, lecimy dalej. Czyli nasz aktywny, żel aktywny, bądź też opcjonalnie aktywne enzymy usuwamy porządnie, wymywamy wodą i chustą z wodą. Następnie woda, zamykamy wodę w skórze, promotor przenikania do kolejnych substancji aktywnych, płyn tonizujący. Po płynie tonizującym korzystamy z aktywnego żelu. Ja go teraz Wam, kochani, nie pokażę, bo go nie mam przy sobie. Mam tylko żel aktywny kompleks. Natomiast przy stanie istniejącym zapalnym, może pokażę tak. To jest ta nasza procedurka, która, nasza mapka, którą jak również możecie ściągnąć i tutaj w przewodnikach na grupie i na stronie www.estgen.pl, tam wszystko mamy. Czyli naszym kolejnym krokiem będzie wykonanie dotychczas zalecanej sonoforezy, bądź też elektroporacji, bądź też sonoforezy z elektroporacją na żelu aktywnym. Żel aktywny, bogactwo laktoferyny. Laktoferyna, multipotencjalne białko, nasze białko immunomodulacyjne, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwdrobnoustrojowe,
redukujące zmiany trądzikowe, redukujące zmiany alergiczne, przywracające funkcjonowanie prawidłowe na poziomie komórkowym, stymulujące, promujące wychodzenie z patologii skórnych. Tu mamy porządne 2% stężenie tej substancji aktywnej poprzez działanie ultradźwięków, poprzez działanie elektroporacji wprowadzamy partiami w obiekt, w obiekt zabiegowy, no może być i obiekt zabiegowy, w naszą partię, na której pracujemy. Wprowadzamy jak lubimy. Pamiętajmy, że praca może obejmować kilka minut do momentu, jak nasz żel się wchłonie, bądź też możemy dodać żelu sprzęgającego i jeszcze dodatkowo popracować troszeczkę dłużej. Do samego działania nie potrzebujemy dodatkowej stymulacji pracy, przedłużenia tego czasu. Natomiast jeżeli czujecie, że chcecie, że tak wolicie, że macie klienta, który chce, żeby ten zabieg trwał określony czas, że chcecie wykorzystać dobroć, którą będą dawały ultradźwięki czy mezoterapia mikroigłowa, bezigłowa, no to chyba dzisiaj nie wypiłam po prostu drugiej kawy i to dlatego. No ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Także tutaj po wykonaniu zabiegu i teraz właśnie w procedurach, tutaj też poruszę, w procedurach mamy napisane wymywamy dobrze chustą z wodą. Czy musimy dobrze wymywać? No nie musimy, kochani, dobrze wymywać. Ja zmywam warstwę dyskomfortu. Warstwa dyskomfortu, co to jest? Już tłumaczę. Laktoferyna jest białkiem. Pracujemy na białku. I teraz porównajmy sobie, tak jak nie rozumiemy, o co chodzi z warstwą dyskomfortu. Jeżeli białko jajka rozbijemy, rozłożymy sobie chociażby na dłoni, poczekamy chwileczkę i mamy tą warstwę dyskomfortu. Jest to taka spięta warstwa, wyschnięta, powodująca ściągnięcie na skórkę. Jest dyskomfortem, ponieważ nie każdy z naszych klientów, z naszych klientek lubi coś takiego na skórze odczuwać. Poza tym to ścięcie białka również będzie powodowało, że substancje aktywne, które będziemy chciały zaraz zastosować, także będą miały utrudnioną drogę przenikania. Dlatego usunięcie tej warstwy dyskomfortu w momencie, jeżeli chcemy zastosować kolejną substancję aktywną, też jest dla nas istotne. W jaki sposób to możemy zrobić? Możemy wziąć wacik, delikatnie zwilżyć wodą i po prostu tylko delikatnie usunąć tą warstwę dyskomfortu. Następnie wacik płyn tonizujący i delikatnie ruchem wklepującym znowuż zamknąć wodę w skórze, znowuż przywrócić promotory przenikania dla tej substancji aktywnej. I dalszym krokiem, który poczyniamy w naszej procedurze rozbudowanej, maseczka, którą wykonujemy z koncentratu probiotycznego. I teraz dwa słowa o koncentracie probiotycznym. Maskę wykonujemy 4 dozy, trzymamy około 20 minut. Nie wymywamy oczywiście tego wodą, zmywamy resztki, jeżeli zostaną suchą chustą, suchym wacikiem, jak potrzebujecie, jak uważacie, jak u danego klienta to wygląda, czy jest potrzeba usunięcia, nie jest potrzeba usunięcia, wchłonęło się, nie wchłonęło, człowiek nie jest matematyką, indywidualnie. Natomiast jeżeli odrobinka zostaje, możemy usunąć. Jeżeli okazuje się, że tej skórze jeszcze czegoś potrzeba, możemy dołożyć. Ale zaraz. Teraz jeszcze dwa słówka o koncentracie. I tak, cały czas mówimy o przywracaniu funkcji fizjologicznych. Mówimy o to, że trafiają do nas klienci z zaburzonymi funkcjami fizjologicznymi skóry. Cały czas przewija się temat kwasowe pH. Cały czas przewija się, kochani, temat naszej mikrobioty. Cały czas, kochani, przewija się temat naszego płaszcza hydrolipidowego, naszego zaburzeń, naszej barierowości, rozregulowanej pracy gruczołów łojowych. Czyli zobaczcie, to jest cały czas jeden powracający temat, który obrazujemy jako prawidłowe funkcje fizjologiczne naszej skóry. I teraz, w tym momencie, jeżeli mówimy o przywróceniu funkcji fizjologicznych, to wszystko daje nam ten preparat. Koncentrat probiotyczny będzie dokładnie taką dokładną odpowiedzią na potrzeby tej skóry z zaburzeniami pracy
Czyli tak naprawdę dla każdego naszego klienta, który do gabinetu do nas wkracza, jest naszym nowym klientem, więc 90% naszych klientów, nawet więcej, nie ma dobrej pielęgnacji i zawsze zaburzenia w kwestii pracy skóry będzie miał. Druga kwestia. Każdy klient, który jest podczas terapii dermatologicznej, po terapii dermatologicznej, po wszystkich samozabiegach, czyli cały czas, kochani, wszystko to, o czym tutaj już cały czas mówimy. Tam, gdzie są jakiekolwiek zaburzenia wynikające z jakichkolwiek to sytuacji, czy zewnętrznych, czy też zewnętrznych gabinetowych, zewnętrznych jako swoistych poprzez niewłaściwą pielęgnację, swoistych poprzez niewłaściwe samozabiegi, swoistych poprzez użycie preparatów leczniczych, dermatologicznych, które, no nie oszukujmy się, tworzą spustoszenie przeogromne na wszystkich poziomach skóry, na skórka, na poziomie naczyń krwionośnych, także wszędzie tam jest spustoszenie, także tu będzie odpowiedź na ten problem. To jest także preparat, który razem z płynem oczyszczającym i płynem tonizującym jest taką chyba złotą trójką na start. Na start dla naszego klienta, który przychodzi do gabinetu i mamy terapię. Na start dla młodzieży. Bo pamiętajmy, że już przywrócenie funkcji fizjologicznych, przywrócenie właściwego nawilżenia bardzo często będzie skutkowało ogromną poprawą. I później nasza praca gabinetowa będzie już zdecydowanie łatwiejsza. Nasz sukces związany z pracą gabinetową, nie wiem, czy jak to powiedzieć, czy w 60, 70, 80%, jak zwał, tak zwał, w bardzo dużej ilości procent, zależy od pielęgnacji domowej. I preparat probiotyczny będzie na tym polu spisywał się perfekcyjnie. Co tutaj mamy? O składnikach aktywnych nie chcę za dużo, natomiast pamiętajmy, że to silne działanie przeciwzapalne, które również będzie tutaj z jego strony wynikało, z wyciąg z drożdży, probiotyki, prebiotyki, czyli tak naprawdę cała odpowiedź na potrzebę fizjologii skóry. Po tej maseczce, którą zaserwowaliśmy naszemu klientowi, jeżeli uznajemy za potrzebne, za właściwe, jeżeli czujemy, że ta skóra potrzebuje jeszcze czegoś, używamy kremu aktywnego. Jeżeli czujemy, że akurat po zabiegu skóra już jest wystarczająco nasycona i komfort, jaki czuje nasz klient, jest wystarczający, nie musimy oczywiście jeszcze dodatkowo kłaść kremu. Także tutaj my decydujemy już osobniczo, w zależności od tego, jaki klient leży na łóżku i co tam się u niego zadziewa. No ale tak naprawdę chyba tutaj doszliśmy do sedna sprawy odnośnie kremu aktywnego. Jeżeli mówimy o terapii trądziku, jeżeli mówimy o unormowaniu funkcji, no to nie możemy tego kremu nie przepisać naszemu klientowi do pielęgnacji domowej. Srebro koloidalne, kolostrum, laktoferyna. Pamiętajmy, tak silne działanie białek, tylko krem aktywny z całej gamy produktów będzie posiadał. Czyli przedłużenie całej dobroci, którą my czynimy skórze podczas zabiegu z naszymi białkami immunomodulacyjnymi, będziemy przedłużać pielęgnacyjnie w domu, okołozabiegowo, bądź też w pielęgnacji stałej, jeżeli taka potrzeba zachodzi. To nie jest krem, który może zaszkodzić. Też muszę o tym powiedzieć, bo takie pytania mam. Czy jeżeli ja za długo ten krem będę stosowała, czy stosowała u mojego klienta, u klientki, czy coś się zadzieje, czy jak długo mogę stosować i kiedy już mogę odstawić? Kochani, no nie, my sobie decydujemy, jeżeli jest potrzeba, my ten krem możemy używać. Pamiętajmy poza tym, że
preparatów możemy używać tak naprawdę jak puzli. Jeżeli ja czuję, że chcę użyć, że mam potrzebę użycia preparatu o określonym działaniu raz w tygodniu, to używam go raz w tygodniu. Natomiast pamiętam, że to, co on robi, będzie przywracał fizjologiczne funkcje mojej skóry. Jeżeli gdzieś mi tego w pielęgnacji domowej zabraknie, to mogę się zapędzić znowu w patologię. Nie boimy się, my tylko regulujemy czas używania. Otóż, co on robi? Poprzez składniki aktywne, które wiemy, które w nim są, o których powiedziałam, o których zresztą już wiemy, dokładne działanie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwdrobnoustrojowe. Możemy powiedzieć, to już jest działanie oczyszczające, działanie odbudowujące naskórkowo, działanie, które już na poziomie komórkowym będzie przywracało właściwy metabolizm, działanie ochronne, działanie lekko dezynfekujące także, czyli mamy działanie oczyszczające skórę. Oczywiście, tak, tutaj jest produkt, który jest stricte przeznaczony dla skóry tłustej, trącikowej, dla skóry nawet mieszanej, dla skóry, która potrzebuje unormowania na poziomie pracy gruczołów łojowych, która potrzebuje unormowania na poziomie odpowiedniego utrzymania warunków na tkance nabłonkowej, która potrzebuje utrzymania w ryzach swoich funkcji, które rozpędzą się i będą produkowały nadmiar sebum i które mogą wejść w końcu w patologię kończącą się powstaniem zmian skórnych, z których wyszłyśmy. No dobrze, także kremem aktywnym kończymy zabieg, bądź też krem aktywny koniecznie przypisujemy naszemu klientowi do pielęgnacji domowej. Czyli, kochani, reasumując, w przebiegu trądziku pospolitego, podczas terapii długiej, mozolnej, którą czynimy, pamiętajmy, żeby w pielęgnacji domowej nie zabrakło płynu oczyszczającego, płynu tonizującego. Pamiętajmy, aby w pielęgnacji domowej nie zabrakło koncentratu probiotycznego i nie zabrakło kremu aktywnego. Płyn oczyszczający i tonizujący oczywiście rano i wieczorem przy myciu twarzy. Kwestia użycia produktów, no to będzie już dowolnie w zależności od tego, jak ta skóra będzie potrzebowała. Probiotyk może być na dzień, krem aktywny może być na noc. Jeżeli skóra będzie potrzebowała więcej, koncentrat probiotyczny możemy użyć jako serum, i może być położone na noc pod krem. Może być także położone jako serum pod krem na dzień. Nie ma znaczenia. Produkty możemy ze sobą łączyć, możemy ich używać wspólnie. Synergia składników aktywnych będzie ze sobą współgrała. Nie ma możliwości, abyśmy zakłóciły pracę któregoś produktu innym produktem. No dobrze, kochani. Także mi się wydaje, że tu już o terapii powiedziałyśmy, o naszej procedurze pierwszej, rozbudowanej. Oczywiście mamy mapkę na mapkach i w procedurach dostępne procedury nierozbudowane, podstawowe. Oczywiście możemy, jeżeli uznamy zasadne, to już jest znak, że chyba musimy kończyć, bo już zaczynam mówić dziwne słowa. Dobrze, reasumujmy. Wiemy, jak wygląda obraz kliniczny, wiemy, jak rozpoznać stan zapalny, stan niezapalny, wiemy, jakimi wykwitami się to obrazuje, wiemy, jakie czynniki powodują powstawanie zmian skórnych, rozumiemy, jakie czynniki predysponują powstawanie zmian skórnych, wiemy, jak poprowadzić wywiad, wiemy, jak ukierunkować naszego klienta interdyscyplinarnie, we współpracy ze specjalistami. Wiemy, jak możemy podpowiedzieć odnośnie diety, może jak podpowiedzieć odnośnie suplementacji. Wiemy, jak w gabinecie naszego klienta przywitać, jakim zabiegiem, procedura pierwsza,
jak długo stosowana wszystko będzie się z zabiegu na zabieg okazywało. Wiemy, jakie produkty przepisać naszemu klientowi do zaopiekowania okołozabiegowego. No to chyba już, kochani, wiemy wszystko. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, jeżeli będą, kochani, jakiekolwiek wątpliwości, pamiętajcie, na grupie jest telefon do mnie i wówczas śmiało dzwońcie, tak jak niektórzy już wspaniale do mnie dzwonią i wtedy możemy sobie podyskutować, popolemizować o pewnych tematach, no i też wyjaśnić pewne wątpliwości. Pamiętajcie, produkty, które mamy, którymi dysponujemy, produkty Estgen są fantastycznym narzędziem, najlepszym obecnie na rynku narzędziem do pracy z trądzikiem. Są to produkty bezpieczne, są to produkty, które mają miano onkokosmetyków, są to produkty, które możemy używać wspomagająco skórę, wspomagająco funkcję skóry przy wszelkich terapiach, które nasz klient ma za sobą, bądź też jest w trakcie terapii dermatologicznych. Pamiętajmy, że możemy tą skórę ukoić, możemy przywrócić funkcję, możemy pomóc przejść przez tę terapię w sposób w miarę łagodny, który nie będzie tak drastycznie nie odbije się na skórze. Możemy przeprowadzić mocne terapie z użyciem również mikronakłuć. Możemy zastymulować przemiany wewnątrzkomórkowe. Możemy spowodować wyjście z patologii już na poziomie komórkowym. Możemy doprowadzić do właściwej komunikacji międzykomórkowej, która będzie się odwzorowywała, która będzie wzorowała się rewelacyjnym efektem zabiegowym. Także, no cóż tu więcej powiedzieć. Nie bójmy się preparatów. Nie bójmy się odwzorowywać już działających procedur, a później nie bójmy się używać preparatów mądrze, znając ich składy, rozumiejąc ich działanie, tworząc swoje kreacje zabiegowe. Estgen daje nam ogromne bezpieczeństwo pracy, daje nam ogromne rezultaty zabiegowe. No i cóż tu więcej możemy chcieć. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, że niczego nie zapomniałam. Mimo, że zamknęłam to okno przez tą koparkę i ja nie mam tu chyba już w ogóle tlenu i nie wypiłam kawy. No ale nic, trudno. Jest jak jest, już tego nie cofniemy. Poszło na żywo. Mam nadzieję, że będzie Wam to chociaż troszeczkę pomagało w tej pracy, w prowadzeniu terapii z trądzikiem pospolitym. Myślę, że taka malutka pigułka dosyć wąska, na tyle, na ile gdzieś na początku ta wskazówka może być dla nas pomocna. A później oczywiście tą wiedzę będziemy sobie rozszerzać. I jeszcze na sam koniec mam taką bardzo fajną informację. Niebawem, na jesień, ruszy, znaczy projekt już ruszył, Kasia już ten projekt uruchomiła. Także ogromna dawka wiedzy, myślę, na nas spadnie. Już się nie mogę doczekać. Powiedziałam Kasi, że słówko powiem i mówię. Czyli projekt odnośnie diety przeciwzapalnej i odnośnie tego, co w naszym organizmie się zadziewa i jak skóra to obrazuje. I tym tą wspaniałą informacją kończę dzisiejszego live'a, przez który ledwo trudno przebrnęłam. Ale powiem szczerze, że już jestem zadowolona i mam nadzieję, że wieczór będzie dla Was miły i reszty wieczoru życzę Wam bardzo miłej i wspaniałej i do zobaczenia, kochani, na szlakach.